dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w remizie OSP w miejscu piastowym na Poddaszu powstało studio nagrań i sala prób dla Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Orkiestra Dęta Gminy Miejsce Piastowe to największy zespół działający przy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w miejscu piastowym. Dlatego ta sala prób była dla nas i dla nich niezwykle ważna, ponieważ było to docenienie ich 125-letniej działalności, ich zaangażowania oraz pokazanie, że jednak społecznie działające zespoły mają szansę, mają siłę i mogą być naprawdę najlepsze. To oni reprezentują gminę Miejsce Piastowe na zewnątrz i to dla nich właśnie dzisiaj jest ten dzień. Uroczystości związane z otwarciem i poświęceniem sali prób oraz studia nagrań odbyły się w sobotę 15 lipca. Nowe pomieszczenia poświęcili ksiądz Andrzej Mroczkowski, proboszcz parafii Miejsce Piastowe i ksiądz Tadeusz Musz, przełożony Zgromadzenia Księży Michalitów w Miejscu Piastowym. Bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym jest tak piękna uroczystość. Myślę, że sala prób będzie chlubą, ale i przede wszystkim niesamowitym miejscem dla Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć tak naprawdę już w drugim dużym projekcie dofinansowanym z NIW-u właśnie dla organizacji pozarządowych. Pierwszy wniosek Łęki Dukielskiej, teraz właśnie Gminne Centrum Kultury i Biblioteka i piękna sala prób. Sobotnia uroczystość była również okazją do wręczenia odznaczeń, dyplomów, uznania i podziękowań. Przedstawiciele Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Dętych wręczyli złote, srebrne i brązowe odznaki honorowe Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także dyplomy uznania. Ważnym momentem było również wręczenie honorowych odznak Zasłużony dla Kultury Polskiej osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Ochotnicza Straż Pożarna w Miejscu Piastowym wyróżniła też osoby, które przyczyniły się do powstania sali prób i studia nagrań. Uroczystość zakończył koncert Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Miejsce Piastowe. Dawniej dzieliliśmy naszą salę prób z innymi instytucjami. Przekładaliśmy instrumenty, przekładaliśmy nasz cały sprzęt. Oczywiście wpływało to na niszczenie tych instrumentów, jakieś tam straty. Dzisiaj możemy przychodzić do swojej pracy jak do własnego biura. Otwieramy sobie, zamykamy, mamy do dyspozycji nową, świetnie wygłuszoną salę, dobre warunki, słyszymy wszystko. Dawniej pracowaliśmy w takim, że tak powiem, huku, który tworzył nam kakofonię. Dzisiaj mamy warunki świetne, nie wracamy do domu zmęczeni, uszy są całe, odpoczywają. No i generalnie możemy się dużo szybciej rozwijać. Teraz krosno.pl. Obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco.